Dnia. Niespodziewana zmiana w kancelarii prezydenta. Prezydent Andrzej Duda odwołał ze, ze stanowiska sekretarza stanu szefa Biura Polityki Międzynarodowej Jakuba Kumocha, a na to miejsce powołał dotychczasowego wiceministra spraw zagranicznych Marcina Przedacza. Jakub Kumoch od lipca ubiegłego roku w Kancelarii Prezydenta pełnił funkcję szefa Biura Polityki Międzynarodowej. Zastąpił na tym stanowisku Krzysztofa Szczerskiego, który został ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej przy ONZ. Jakub Kumoch jest z wykształcenia orientalistą oraz politologiem. Będąc ambasadorem w Szwajcarii opublikował listę nazwisk 3262 Żydów, którzy dzięki tzw. grupie Ładosia otrzymali paszporty umożliwiające im opuszczenie terenów okupowanych przez Niemcy. Jakub Kumoch poinformował, że to on poprosił o odejście ze stanowiska. Tymczasem jednym z powodów zmiany na stanowisku szefa Biura Polityki Międzynarodowej mogła być afera z wplątaniem prezydenta w rozmowę telefoniczną z rosyjskimi prowokatorami w dniu, kiedy na teren Polski spadła ukraińska rakieta. Prowokatorzy przedstawili się jako przedstawiciele kancelarii prezydenta Francji, a jeden z nich, podając się za Emmanuela Macrona, prowadził rozmowę z. Z Andrzejem Dudą. Prezydent szybko zorientował się, że doszło do prowokacji. Za rozmowy głowy państwa z przywódcami innych państw odpowiada szef biura polityki międzynarodowej.